Radni uchwalili budżet powiatu tarnowskiego na 2015 rok. Nie szykują się inwestycje, ale zaciskanie pasa. W tym roku radni chcą zmniejszyć zadłużenie o 880 tysięcy złotych. Głównym źródłem dochodów budżetu powiatu są środki otrzymane w ramach tzw. subwencji ogólnej, która w tym roku stanowić będzie 44% planowanych dochodów. Inne źródła dochodu to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadań rządowych, czy dotacje celowe od samorządów. O tym ile w budżecie przybędzie, a ile trzeba wydać mówi starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek. Zaplanowany budżet na rok 2015 po stronie, po stronie dochodów wynosi 36 672 000, a po stronie wydatków jest to 36 792 000 złotych, więc jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, zamkniemy go deficytem około 120 000 złotych. Chcemy zejść również z zadłużenia w tym roku, to zadłużenie chcemy zmniejszyć o około 880 000 złotych. Deficyt, czyli różnica między planowanymi wydatkami a dochodami, ma zostać pokryty kredytem bankowym. Powiat będzie wydawał pieniądze przede wszystkim na pokrycie bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych. Najwięcej oczywiście na pokrycie wydatków w szkół i przedszkoli. Z projektu wynika, że pieniędzy do oświaty trzeba będzie dołożyć. Mamy mały problem z oświatą, jak, jak zawsze. Na zadania inwestycyjne pójdzie z budżetu ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. To niezbyt dużo, ale starosta nie ukrywa, że taki właśnie był plan, żeby ten rok poświęcić na przygotowanie inwestycyjne. Nie będzie jakichś wielkich poczynań z naszej strony, ze środków finansowych, na konkretne działania, ale właśnie chcemy w tym roku przygotować się, zejść z zadłużenia, aby móc w latach kolejnych działać.